Centralny port komunikacyjny to inwestycja, która przyniesie korzyści dla całej Polski. To między innymi budowa nowych odcinków linii kolejowych. Program budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmie budowę nowego systemu transportowego w naszym kraju. Jego celem jest dostarczenie Polakom mobilności, połączeń na takim poziomie komunikacyjnym, jak mają państwa wysoko rozwinięte. Jeżeli porównamy Polskę na przykład z Niemcami czy nawet z Czechami, to tam taka sytuacja, żeby miasto mające 10 tysięcy mieszkańców i więcej było pozbawione połączeń kolejowych, praktycznie się nie zdarza. To są pojedyncze, bardzo szczególne przypadki. Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. Budowa portu to korzyści regionalne. W ramach programu CPK w województwie lubelskim powstanie 187 km nowych odcinków linii kolejowych. Pierwsza trasa inwestycji obejmie trasę z Lublina przez Zamość, Tomaszów Lubelski, a w perspektywie do granicy z Ukrainą. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaznaczył, że celem programu CPK jest nie tylko załamanie wykluczenia transportowego, ale także zapewnienie bezpieczeństwa. To również ważny element w systemie bezpieczeństwa całego państwa, ale również województwa lubelskiego ze względu na to, że jesteśmy województwem granicznym i to zarówno na odcinku polsko-ukraińskim, jak również polsko-białoruskim. Co więcej, dzięki inwestycjom CPK w tym regionie mieszkańcy województwa będą w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych. Takie działania mają na celu usprawnienie komunikacji, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, to połączenie z Zamościem, przecież całkiem nieodległym, leżącym 95 km stąd, skróci się z dwóch godzin do 50 minut. W ramach tego projektu na obszarze 3000 hektarów zostanie wybudowany port Solidarności, który w stanie pierwszego etapu będzie mógł obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie.